w całym tym swoim życiu to kontroluje, ci powiem. Także ona tak trochę tego, ale no właśnie, więc że tutaj czyli nie należy, nie? Nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca. Jednak jedna siostra już tu po prostu przełożyło się to na to, że przełożyło się to na to, że nie chciała po prostu z nią, bo ona z nią sobie od ma swoje ścieżki, nie? I już sama zwariowała tak samo. Czyli ma, nie ma reguły, jedno i drugie wariuje po prostu na tle. Coś się to pachnie trochę teraz zawiało konwaliami, już mniej. Konwaliami jeszcze, tak? No jeszcze troszeczkę pachną. Widzisz, to też zwariowała. Nie są, po prostu nie ma znaczenia cechy charakteru, nie mają znaczenia umaszczenie, są siostrami, ale to też nie ma znaczenia, po prostu wariują wszystkie przy kocimiędzce, a zapachy przypominającym. A... Zobacz, ile liści jest. Ile trzeba liście? Czekać, że zakwitnie. Ale to nie jest tak, wiesz, to ten zapach, ale one tak mają, no, myślę, że to samo co przy no, spazminie, przy warianie ogólnie, przy tym, wiesz, jak to się nazywa, ten, no, nie melisa, waleriana inaczej, to jest ten korzeń, jak to się na to mówi, no, Gabi, zostaw kota, idź do nie wiem, co kamany. Tego drugiego. Jeśli wyczeźwiał już. Jadłeś? Wyczeźwiałaś? Tak. Ja psa to nie widziałam. Tak. No nie, no to nie psie zioła. Nie wiem, jakie są psie zioła, szczerze, prawdę powiedziawszy. To znaczy, chodzi mi o psy rasowe, a nie kumne. W znaczeniu, że tak powiem, polowania. Maści i tym podobnych.